Dzień dobry. Witam znowu z takiej oto perspektywy. Wszystko dlatego, że chcę wykorzystać ten czas, kiedy będę jechał do pracy, a że dzisiaj mamy trochę nietypowy dzień z tego względu, że dzisiaj mamy 22 sierpnia w ogóle. Tak zacznę może od początku. 22 sierpnia 2024. Kolejny odcinek Dziennika Kierowcy, nieplanowany, ponieważ dzisiaj tak naprawdę miałem mieć dzień wolny. Jednak czasami są takie sytuacje, że trzeba wziąć dodatkową pracę, ewentualnie się zamienić, ewentualnie jakoś tam w inny sposób się to załatwia, że po prostu przesuwa się trochę dni pracy. Na przykład dzień wolny zamienia się na pracujący, a pracujący na wolny. I dlatego też właśnie dzisiaj taka sytuacja. Miałem mieć dwa dni wolne, wczoraj i dzisiaj. Wczoraj wolne było, no a dzisiaj niestety zabrakło kogoś do pracy. No i taka zamiana, że dzisiaj idę sobie popracować. Ale dzisiaj króciutko, ale za to treściwie i do tego coś niezwykłego. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj mamy linię 6. Dzisiaj linia 6, zaczynamy dosyć wcześnie, bo 11.54. Ale wcześniej też kończymy, bo o godzinie 19 chyba 10 czy coś takiego. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o sam fakt, że linia egzotyczna w końcu się nam trafiła. Dzisiaj mamy czwartek. Linia 6. O 20.30 jest mecz Jagiellonii, ale akurat to mnie nie interesuje, bo ja będę pracował przed meczem i skończę przed meczem, więc to akurat nie ma znaczenia, mecz, który się odbędzie później. W każdym bądź razie wyszło tak, a nie inaczej. Wczoraj w nocy, wieczorem i w nocy spore opady deszczu, ale dzisiaj od rana, jak widać, śladu po nich nie ma. Zatem będziemy jeździć w normalnych, dziennych warunkach, bez żadnych dodatkowych atrakcji. Wczoraj trochę popadało i to nawet więcej niż trochę, ale śladów za wiele nie ma po tych opadach wczorajszych tutaj na Podlasiu. Ziemia jest tak sucha, że to co spadło, to i wsiąkło praktycznie. No dobrze, zmiana na ulicy Składowej w stronę Bażantarni. Przystanek Składowa, Hurtowa, jadę do pracy, a my zobaczymy się już z kabiny i zobaczymy, jak wygląda szóstka z perspektywy czasu, czy się coś zmieniło, czy nie. Trasa po staremu, nic tam chyba, żadnych objazdów nie ma, o ile zdążyłem się zorientować. Na szczęście, więc będziemy jeździć normalnie, tak jak to na linii 6, pewnie ze 4 albo może 5 kółeczek, 7 godzin pracy. 7, chyba 14, czy coś takiego. Zapraszam zatem na dzień dzisiejszy. O, fiku miku, jesteśmy na końcówce. Witam już z pętli na Bażantarni. Kurde, jak mnie to dawno nie było. Jak ja bym sobie pojeździł tymi liniami, którymi nie jeżdżę na co dzień. No ale dzisiaj mamy okazję jedną z nich sobie pojeździć. Co prawda może nie jest to jakiś szczyt marzeń. Linia 6, no ale zawsze to coś nowego. Trzeba być, cieszyć się z tego, co mamy. I tak jak wspomniałem wcześniej, niezapowiedziana ta dzisiejsza linia, bo to wyszło dosłownie w ostatniej chwili. Dzisiaj teoretycznie powinienem mieć dzień wolny, ale trzeba czasami też i popracować dodatkowo. No to dzisiaj sobie popracujemy. Dzisiaj popracujemy. My dzisiaj mamy czwartek, jutro mamy piątek. Też kierowca pracuje, pojutrze sobota i niedziela. I te trzy dni pracujące oprócz dzisiejszych. W przyszłym tygodniu zaczynam od dnia wolnego w poniedziałek. To będzie już ostatni tydzień sierpnia i ostatni tydzień wakacji, niestety. Co nie oznacza, że ostatni tydzień urlopów, bo niektórzy urlopy mają też i we wrześniu. No, co więcej, 324 dzisiaj. Także całkiem fajny sprzęt, całkiem fajna linia. No i zmiennik mówi, że pomimo tego, że to szóstka, to jednak trzeba trochę naginać. Nie ma tak, że się jeździ lajtowo.
ale przynajmniej mamy przerwę, możemy na spokojnie sobie tutaj wszystko porozkładać i zaraz będziemy wyruszać do boju. Cztery kółeczka, tak jak przypuszczałem, dokładnie cztery kółeczka z bażantarni i na bażantarnię wracamy, skąd będziemy zjeżdżać o godzinie 18.48. Wyjeżdżamy z bażantarni, 19.55, 50, nie czekajcie, 58, 18.58 mamy zjazd. Tyle tytułem organizacji. Jeszcze tylko może powiem, że mamy w związku z tym, że jest tylko 7 godzin z hakiem do przepracowania, to mamy tylko dwie przerwy na kanapkę, no co jest zrozumiałe, o 15.20 i o 17.04, obie przerwy na bażantarki. Także taki oto rozkładzik fajny. Sobie będziemy dzisiaj ganiać. Lajtowo, na spokojnie. Nie mam zamiaru tam się spinać. Także pojeździmy, zobaczymy, co się pozmieniało. Już tu widzę, że fajnie się zmienia tutaj linia, nie linia, tylko fajnie się zmieniają okolice tutaj przystanku na ulicy Handlowej, Hurtowej. Nawet zostały nie tylko tyle, że wyznaczony przystanek, to jeszcze linie na asfalcie zostały pomalowane. Także duże zmiany tutaj, znaczy duże, no zmiany estetyczne bardziej może. Pętla dalej bez zmian. O, pociąg chyba jedzie, tylko że my akurat jesteśmy po stronie lewej i tutaj z tej strony nic nie widać za bardzo, jeśli chodzi o pociągi, chyba że coś będzie jechać w stronę Bielska Podlaskiego. Pojechał sobie pociąg, ale niestety nie było widać. No, także tyle tytułem organizacji. Zaraz wyruszamy do centrum i zobaczymy, jak wygląda linia 6. No właściwie może inaczej, jak wygląda miasto z punktu widzenia linii 6. Wyjazd mamy 12.13. No to ruszamy w podróż. Pierwsze dzisiaj okrążenie na linii 6. Swego czasu były plany, żeby szóstka jeździła tam dalej, ale z racji na te zakręty tutaj chyba na razie nic z tego. Tutaj, żeby pojechać dalej tam w stronę elektrociepłowni, to trzeba te pokonać takie ostre zakręty, a to raczej nie jest fajne. No i co? Będziemy jechać. Powiem wam, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz tutaj byłem za dnia. Znaczy nie, może inaczej, nie tyle za dnia, co w dzień roboczy. Przeważnie jak szóstką jeździliśmy, to jeździliśmy w weekendy albo w święta, kiedy tu wszystko było pozamykane, jedynie tylko mieszkańcy okoliczni tutaj się poruszali. Także mam okazję przejechać się też w dzień roboczy. Lecimy zatem, zobaczymy, jak wygląda dalej ulica, przejazd tutaj bażantarnią. Szóstka tutaj chyba od wieków jeździ na bażantarnię, a ta trelinka tam, bo to tak się nazywa, to coś, z czego jest zrobiony ten przystanek. Nazwa pochodzi od wynalazcy tej kostki, takiej trylinki, tej takiej sześciennej. Przystanek numer 1, gdzie jeszcze jest, a nie, już nie ma nawet archaicznej wiaty. Była taka stara, archaiczna wiata, jeszcze z epoki PRL-u, ale już patrzę, i tutaj dotarła nowoczesność w domu i zagrodzie. Ostatnim razem jeszcze jak szóstką jeździłem, to chyba była jeszcze ta właśnie starego typu wiata, taka z PRL-u, z rurek kanalizacyjnych posłowana. Tutaj mamy znak stop, trzeba się zatrzymać w tą stronę, o ile jest widoczność, to jak się jedzie w przeciwnym kierunku, to nawet jak się zatrzymasz na znaku stop, to ni czerta nie widać, ponieważ przejazd jest na zakręcie, no a tu niestety nie ma innej możliwości. Na szczęście tutaj pociągi pośpieszne nie jeżdżą, a nawet jak jeździ jakiś towar, to takim tempem, że każdy by zdążył zahamować, no ale znak jest znakiem i trzeba się zastosować.
i zaraz tu od zaplecza jedziemy. To jest ulica Sejneńska chyba, jak się nie mylę. Tak mi przynajmniej tutaj pokazuje komputer. A teraz skręcamy w ulicę Hurtową. I tu zobaczcie, po obu stronach piękne, wymalowane zygzaki wyznaczające przystanek autobusowy. Tego nie było wcześniej. Tutaj się zatrzymywało dosłownie gdzieś tam. No i dalej już. A, co ciekawe, tutaj przystanek, a tu ławeczka została jeszcze. Nieźle, co? Na słupek od przystanku tam. Ta ławeczka tutaj to chyba nawet nie wiem, czy ma jakikolwiek sens, no ale może są godziny, kiedy ktoś tutaj wsiada i czeka na siedzącą sobie. Mówię, ja tutaj nie jeździłem w ciągu tygodnia, to chyba parę lat ładnych. A jak jeździłem nawet szóstką, to w weekendy albo w święta. I dojeżdżamy już do ulicy Składowej. Zaraz będziemy skręcać w lewo. Tutaj wyjazd nie jest zbyt ciekawy, ponieważ jest zawsze ruch. No i trzeba kombinować. Jesteśmy już na znanej wam ulicy, bo z moich dzienników to najczęściej właśnie ta ulica, na pewno częściej niż Kopernika. Także wiecie, gdzie jesteśmy. Jedziemy teraz w stronę Pałacu Branickich. I tak jak do Bażantarni może nikt prawie nie dojeżdża, tak z kolei tutaj już całkiem sporo ludzików jedzie w autobusie. No wiadomo, do centrum. Jak nie ma trójki, dziewiętnastki, czy szesnastki, to można wsiąść do szóstki. Podobna trasa, na przykład co szesnastki, czy trójki, więc można dojechać sobie do centrum przesiadkowego na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Zatem lecimy do centrum, tylko że będziemy jechać oczywiście koło Pałacu Branickich, tak jak siedemnastka, a potem skręcimy w Piłsudskiego i dopiero wtedy do centrum przesiadkowego nad rzeką Białą. Także. O, taka różnica tylko. Jest godzina 12:26. Pora dla mnie też taka raczej mało. Mało kiedy o takiej porze już jestem w pracy. No ale dzisiaj z racji tego, że jest to krótki rozkład i nietypowa linia, to już pracujemy, już jeździmy po mieście. Na pewno jeszcze inaczej jeździ się taką linią 6. W ciągu roku szkolnego, bo teraz w końcu, jakby nie patrzeć, mamy wakacje. A tu patrzę, już drugi dźwig pobudowali na budowie przy Kaczorowskiego. Nie dość, że był taki kurdupelek mały, to teraz jeszcze są dwa takie dosyć wysokie dźwigi. Robota idzie pełną parą. Na Legionowej, po jednej stronie Legionowej, policja chyba zatrzymała jakąś kobietę w samochodzie, nie wiem, czy wjechała pod prąd, czy co tam się stało. A po drugiej stronie, na Legionowej pod szkołą, stłuczka z udziałem oczywiście znanej marki na rejestracjach z Pruszkowa. Przyfanzoliła w tył jakiegoś małego osobowego auta. Także na szczęście zjechali na przystanek, nie przeszkadzają w ruchu. A dzisiaj wyczytałem z rana, znaczy z rana, całkiem niedawno, że na Sienkiewicza tworzą się korki, bo wzięli się za malowanie pasów. Zastanawiam się tylko, jakim cudem są korki, skoro malują bus pasy. Przecież chyba bus pasami nie jeżdżą osobówki. A, no tak, teraz mamy przecież pseudotaksi i elektryki, które jeżdżą po bus pasach. To pewnie stąd ta afera. Zawsze jakiś problem się znajdzie. Kiedyś pasy malowali w nocy, no ale wiadomo, żeby w nocy pracować, to trzeba zapłacić za nocną
taryfę, nie? Więc doszli do wniosku pewnie, że taniej będzie malować w dzień. Teraz, kiedy jeszcze są wakacje, to jeszcze w sumie całkiem możliwe, ale zaraz jak się zacznie rok szkolny, to malowanie pasów w dzień to raczej nie będzie zbyt sensowne, bo zaraz wszystko faktycznie się zakorkuje. A my lecimy dalej, tak jak mówiłem, w stronę centrum przysiadkowego, tyle tylko, że będziemy jechać koło Pałacu Branickich. Kurde, ciężko się jeździ tu pod tym Pałacem Branickich, jakiś duży ruch. Mamy 12.35, myślałem, że z ronda nie zjadę, no ale już się udało. 2 minuty mamy opóźnienia, wyobraźcie sobie. Jedziemy na centrum przysiadkowe. Patrzę, że drogowcy z tymi pasami to przenieśli się na Sienkiewicza, ale teraz na Sienkiewicza tutaj, w okolicach Ryskiej. Także zmieniamy pas i będziemy jechać pasem ogólnym. A to chłopaki linie malują. I gdzie ten korek? Gdzie ta wielka afera? No tu. Przed samym przystankiem jeszcze też napis. Jak tutaj wjechać, trzeba ostro ciąć. I tutaj zobaczcie, jak puściutko. Tyle tylko, że my nie pojedziemy prosto, do czego jesteście przyzwyczajeni. Pojedziemy w prawo. W prawo, a później dalej. Zobaczycie już na timelapsie, jak to dalej pojedziemy sobie. Jesteśmy na Kazimierza Wielkiego, 12.48, teoretycznie za 4 minuty powinniśmy dojechać na wieczórki, ale mamy 3 minuty opóźnienia przez światła, korki na światłach, te takie spiętrzenia i tam przez rondo na Lucji, gdzie nie mogłem włączyć się do ruchu, bo tyle było samochodów. Już jedziemy we właściwą stronę. Teraz ludzie wysiadają. Tak jak wcześniej wszyscy wsiadali, tak teraz wysiadają. No dokładnie tak samo jest, jak się jedzie w drugą stronę, czyli w stronę Bażantarni. W centrum całkiem sporo ludzi jeździ, a im bliżej Bażantarni, tym coraz mniej ludzi. A po Kopernika praktycznie to jedzie może jedna, może dwie osoby czasami. A teraz jesteśmy na ulicy Chełmońskiego. I przystanek za chwilę Chełmońskiego-Szymanowskiego. Dla mnie nazwy obce, ponieważ tutaj rzadko się pojawiam. I lecimy na końcówkę. Na końcówce tam chyba 6 minut postoju i będziemy wracać z powrotem, ale że mamy małe opóźnienie, więc tego postoju ciutkę mniej. No i tak, zobaczcie, dojechaliśmy już prawie do Pieczórek, tam gdzie pojechała 28, to już są Pieczórki. Mamy prawie 4 minuty opóźnienia. Sami widzicie, co tu się dzieje. Spory ruch. Tutaj jest jeden pas do skrętu w lewo i do jazdy na wprost, tak naprawdę. I tak jak widzieliście, nie można było przejechać mimo zielonego światła.
No i co? Czekamy. Czekamy. 12.54, 12.57 mamy odjazd z Pieczórek, więc wychodzi na to, że tylko zajedziemy i będziemy wracać. No ale się z tym liczyłem, bo zmiennik mi mówił, że tu trzeba pedałować ostro w niektórych miejscach. Nie ma tutaj lightowej linii, tak jak to jest na przykład w weekend, gdzie tam można na spokojnie sobie jeździć. 4,5 minuty już mamy opóźnienia, słuchajcie. Teraz czekamy na światła z kolei. Także jedziemy dalej, dwa przystanki, będziemy na Pieczórkach i będziemy za chwilę wracać z powrotem. A to jeszcze nie koniec oczekiwania, bo jeszcze skręcają w lewo i będzie 5 minut opóźnienia. Stoimy sobie na rondzie, rondo Wam znane, ale nie z tej pozycji. Stoję na Andersa, a właściwie to jest ulica Sosabowskiego jeszcze. Andersa to jest tam dalej, za rondem. I skręcamy sobie w lewo, bo właściwie mamy zamiar skręcić. Czy się uda? Jak się zapali zielone, to może i tak. Lecimy na Bażantarnię. 13.38, 13.53, ale widzicie, na Bażantarni będą dłuższe przerwy, także będzie można skorzystać. Także lecimy przez centrum, oczywiście nie prosto, tak jak Trójka, tylko skręcamy na przystanek Piłsudskiego, Sienkiewicza i później pod katedrę na plac Jana Pawła II. No, na Legionowej dyskoteka. Patrzę, że z małej stłuczki zrobiła się poważna sprawa, bo jeszcze stoją tutaj na przystanku. Jest policja, jest laweta. Do niczego niepotrzebna, ale jest. Wszystko jakieś się pokomplikowało chyba, bo chyba, że tyle czasu na policję czekali. Bo my już jedziemy w drugą stronę, oni dalej stoją. Kurde, no ale tu drugi dźwig wybudowali, nawet nie wiem kiedy. Zdaje się, niedawno jeszcze nie było. Na dwa dźwigi będą śmigać. Tylko jeden jest niższy, drugi wyższy. Widocznie tutaj jest potrzebny też póki co. Taki niższy trochę. O większym zasięgu ramienia właściwie jednego. Ramienia. A my lecimy na Bażantarnię, czyli jazda w przeciwnym kierunku. Godzin szczytu jeszcze nie ma, zobaczymy jak się będzie w godzinach szczytu śmigać na linii 6. Jestem na Kopernika, a tu patrzę, przy więzieniu ktoś poskładał płotek odgrodzający pasy ruchu. Którędy on jechał, że tak się nie wyrobił pięknie. Pewnie chciał zawrócić i za dużą prędkością wszedł w zakręt. A zresztą nie wiem, bo to niektórzy to potrafią cuda czynić. Całkiem sporo ludzi jeszcze jedzie jak na ulicę Kopernika. Dziwne. To gdzie oni będą wysiadać? Gdzieś po drodze? Zobaczymy. Powiem Wam, że ulica Hurtowa, patrzę, przechodzi drugą młodość. Kiedyś, jeszcze 10 lat temu, jak pamiętam, zaczynałem pracę, ponad 10 lat temu. Zaczynałem tędy kursować jeszcze jako na szóstce się tędy jechało. Albo nawet jak się jeździło tędy rowerem czy innym środkiem transportu, to ta ulica wydawała się taka ulicą zapomnianą z PRL-u. Tak jakby tutaj czas się zatrzymał. A teraz patrzę, nowe inwestycje, jakieś nowe budynki powstają. Jestem pod wrażeniem i to nie tylko w sumie na Hurtowej, ale tutaj wszystkie okoliczne uliczki tak samo. Jakieś bazy transportowe, jakieś... Nie mam nawet pojęcia, co tutaj jest. Całkiem pozytywnie. To zawsze było takie zagłębie przemysłowe tutaj, tylko że mówię, to przez pewien czas to tutaj wszystko tak... jakby stało w miejscu, jakby przez 15 czy 20 lat nic tutaj się nie zmieniało, a potem raptem nastąpiły pierwsze
zmiany, no i tak te zmiany trwają systematycznie aż do dzisiaj. Nawet sam fakt, że ulica została wyremontowana i położony nowy asfalt, to też świadczy o tym, że jest taka potrzeba i ktoś tutaj korzysta z tego. A my tymczasem jedziemy na końcóweczkę. Na końcóweczce będzie ciutkę przerwy, chyba z 10 minut i będziemy jechać na kolejne kółko. Zostało jeszcze 3 kółeczka dzisiaj. Ulica Kopernika, zaraz skręcimy w Kaczorowskiego. Taka ciekawostka, zobaczcie, piękne słońce się wydaje, ładna pogoda na zewnątrz, znowu gorąco, a tymczasem spojrzałem na termometr, 17 stopni. Poważnie. Jest 17 stopni na termometrze, chociaż wcześniej było 20, nie wiem co sprawiło, że się ochłodziło. Jeszcze jak jechałem na ważątarnię, to było 20 na termometrze, a teraz mi pokazuje 17 stopni, teraz 18, no, rośnie temperatura. To być może tam jest chłodniej, nie mam pojęcia. W każdym razie, no chyba, że ten termometr okłamuje. Ale według zegarka, według tego co w internecie, to na 20 stopni pokazuje mi temperaturę. Więc to jednak nie jest jakaś tam przekłamanie. W jakimś tam jednym miejscu może być trochę chłodniej, ale jest około 20 stopni. Także całkiem znośna, fajna temperatura. No co, lecimy dalej w takim razie. Drugie kółeczko z czterech. 14:33 na Pieczórkach powinniśmy być. Tak, można jechać lewym albo prawym pasem. Ale są tacy, którzy jadą środkiem. I zgadnij, o co mu chodzi. Znowu jesteśmy tutaj na tej klepsydrze pod Pałacem Branickich. Znowu mamy problem z przejechaniem przez to miejsce, bo spory ruch jest. 14:11. Jeszcze nie są godziny szczytu. Ale jednak ruch jest wzmożony. Co prawda jak się patrzy tam na przykład na Słonimską czy tak, to wydaje się, że nie jest zbyt duży. No ale rondo ma to do siebie, że pierwszeństwo ma ten, który jest na rondzie. Przynajmniej w tym miejscu tak znaki stanowią. Więc nie mogę sobie wjechać kiedy chcę, bo nie mam pierwszeństwa. A tu jeszcze do tego dochodzą przejścia dla pieszych w dużej ilości. Na każdej stronie z ronda. I to wszystko ogólnie przekłada się na prędkość, jaką można się przez to rondo przedostać. Dojeżdżamy powoli do pętli na Pieczórkach. Drugie nasze dzisiaj kółeczko. Tym razem o czasie. Chyba troszkę czasu więcej dali na przejazd, bo jakoś tak bezproblemowo dojechaliśmy w sumie o czasie. Czyli można powiedzieć, skorzystamy nawet z chwili przerwy. Teraz nie wiem, czy wiecie, ale dwunastka, jak jeździ na ścigiennego, to musi tutaj zajeżdżać na tą pętlę za każdym razem. I jedzie dalej na ścigiennego. Ja już kiedyś o tym myślałem, czy nie mogliby coś takiego zrobić. Tylko że z jednej strony wydawało mi się to trochę bez sensu, bo przystanki są w sumie niedaleko od siebie, także wysiąść przed pętlą i przejść kawałek to raczej nie jest problem. No ale wiecie, no ludzie są w różnym wieku może i dla nich każdy metr to jest na wagę złota. O, i właśnie akurat przyjechała dwunastka, która prawdopodobnie jedzie na ścigiennego. Przyjechała tutaj, zajedzie, wysadzi i pojedzie na ścigiennego. A z kolei jak ze ścigiennego wraca, to już nie musi zajeżdżać, bo jest przystanek przy sklepie. Taka ciekawostka z linii 12. Nie mogę pokazać wam, jak to się robi, bo nie jeżdżę dwunastką, ale za to mogę opowiedzieć. 5 minut przerwy nam zostało i będziemy lecieć na Bażantarnię. Ruch na Sienkiewicze, jest 3:15 za
za 20. Nie, co ja gadam, za 20. 15 za 2, nie za 20, za 2 minuty 15. Ja bym chciał zmienić pas, żeby móc skręcić, ale tu niektórzy jadą tak, jakby klapki na oczach mieli. No, w końcu ktoś mnie w końcu przepuścił, bo my musimy skręcić, jak pamiętacie, Piłsudskiego. Człowiek nie jeździ tędy często. W ciągu dnia, to nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że tutaj jest taki duży ruch na ulicy Kopernika. Zobaczcie, jak tutaj pełno samochodów. I to wszystko jedzie w stronę, oczywiście, w stronę tunelu. Na szczęście jedzie, nie stoi. 4-minutowe opóźnienie mamy na tym etapie. No i pewnie podobne dowieziemy do końca. Bo nie będzie raczej gdzie nadrobić, jak widzę ten ruch, jaki tutaj jest dookoła. I zakręt, którego nie lubię, dlatego że tu jest ścieżka rowerowa, a rowerzysta, jak wiadomo, nie ma pierwszeństwa na przejeździe. Dopiero w momencie, kiedy jest na przejeździe, nabywa pierwszeństwa, a niektórzy się zachowują tak, jakby mieli pierwszeństwo, tak jak piesi, i jadą bez zatrzymania się, i w ogóle nawet ich nic nie interesuje, że ktoś może czegoś nie zobaczyć i tak dalej. Nawet pieszy, mając pierwszeństwo, powinien też zachować szczególną ostrożność. A co mówić rowerzysta pędzący rowerem? A nieśmiało, bez zastanowienia, wjeżdżać na przejazd dla rowerów. 15:19, 3-minutowe opóźnienie. I z takim chyba dojedziemy do końca i zaczniemy naszą przerwę na kanapkę. Jedna osoba z nami jedzie do końca, dwie jeszcze wysiadły na składowej. I tak to wygląda na linii 6 właśnie. A w weekendy to, tak jak pamiętacie, praktycznie do Kopernika tylko ludzie, a później już żywego ducha nie ma. I tak to dzisiaj patrzę, pogoda jakaś taka dziwna. Cały czas jest, niby to nie są chmury deszczowe, ale cały czas jest tak pochmurno, słońca nie ma. Teraz 19 stopni znowu pokazuje, było wcześniej 21 nawet tam na ulicy Sienkiewicza. Czyli taki chłodniejszy niecodziennie. W sumie mi to nie przeszkadza absolutnie, wręcz przeciwnie. Będziemy ruszać z końcówki. No tak się zastanawiam, bo tu niby mieli przedłużyć linię 6 do transportowej. Mieliśmy jeździć tędy, ale ze względu na te takie tutaj dwa zakręty, to sobie odpuścili. Ale mi się wydaje, że jakiś inny powód był. Bo teraz jechała ciężarówka z naczepą i ona tędy przejechała bez problemu. To jeżeli ciężarówka z naczepą przejechała, to krótki autobus by nie przejechał? Nie wiem, co tu jest powodem. W każdym razie jeździmy tak, jak jeździmy. Wyruszamy na przedostatnie kółko, czyli można powiedzieć połowa za nami. Jeszcze dwa kółeczka zostały, bo dzisiaj kończymy o 18:58. Ulica Wasilkowska, zaraz za przystankiem Trogutta. Komuś coś chyba pociekło i to jakiś autobus chyba, bo na przystanku też miał, też była plama, też był ślad. Możliwe, że jakiś autobus albo może PKS. A ja mam jakiś
płaczące dziecko na pokładzie. Ktoś z Was mówił na temat rozpraszania się w czasie jazdy i tak dalej, że u mnie kamera jest włączona, to rozprasza. Włączona kamera nie rozprasza. Bardziej rozprasza włączony monitor niż włączona kamera. To co, mam wszystko powyłączać? Monitory wszystkie? Podglądy? Dzieci mam powyłączać płaczące? Nie da się. Taka charakterystyka pracy niestety. A to, czy kamera jest włączona, czy nie, to nie ma najmniejszego znaczenia, tak samo jak to, że sobie teraz mówię. Bo równie dobrze mogę przecież rozmawiać przez zestaw głośnomówiący, przez telefon. I też mogę rozmawiać. Nikt mi nie może zabronić, skoro jest dozwolone. Jedziemy dalej, chociaż coś czuję, że na tych światłach nie przejedziemy. A tam koncert na całego. No i powiem Wam, że godzinie szczytu dały się we znaki. 7 minut opóźnienia, a 8 minut było postoju. Więc znowu przyjeżdżamy, tylko zawracamy i będziemy jechać z powrotem na Bażantarnię. Tak to niestety wygląda. Godziny szczytu, korki, światła. To wszystko sprawiło, że nie ma na nic czasu. Ale teraz będzie druga przerwa na kanapkę o 17.04 na Bażantarni. W życiu bym się nie spodziewał, że tu w korkach będziemy stać na Dolistowski. Zobaczcie, jaki korek, i to wszystko do ronda z 27, znaczy z 42 pułku piechoty. Kiedyś to była ulica 27 lipca, a teraz jest 42 pułku piechoty. Tamtędy większy ruch się odbywa na rondzie, zatem trzeba przepuszczać i cały ten korek właśnie stąd się tworzy. 7 minut opóźniony, zajechałem na Pieczórki. Już mam prawie 1,5 minuty opóźnienia, jesteśmy w drodze na Bażantarnię. Na Bażantarni druga przerwa na kanapkę, 15 minut, która też pewnie będzie trochę skrócona. Znaczy może nie tyle skrócona, bo ja tam swoje odstoję, ale będzie, zajedziemy nieco później niż przewiduje to rozkład. No i zobaczcie, niby nic tutaj takiego, zwykłe osiedle. A ile trzeba postać w korku? 16.40, a tutaj kurde takie korki. Co, już na mecz jadą? Trochę za wcześnie. Troszkę za wcześnie na takie ruchy. Ale na szczęście jakoś idzie przejechać. Tylko jak zwykle trzeba będzie postać, bo wszyscy, nie wiem czemu, ale trzymają się tego prawego pasa. Są dwa pasy do skrętu, nie wszyscy na prawym, a lewy będzie stał pusty. No ja to chcę na prawym, bo ja muszę na przystanku się zatrzymać. Osobówki nie muszą, nie? Mogłyby jechać lewym. No i wyjeżdżamy na ostatnie kółeczko. Tutaj przyjechali po kaparkę zabrać. Przyjechali po kaparkę, a my uciekamy na ostatnie kółko. Jeżdżymy na Pieczórki, na Pieczórkach 7 minut i będziemy wracać i kończyć na dzisiaj pracę i przeżywać mecz Jagiellonii z Ajaxem. Nie, aż tak bardzo nie jestem za meczami, ale oczywiście kibicuję naszym. Patrzcie, na murkach już siedzą chłopaki. Mi znowu przypomniało się, że zobaczcie, już tydzień minął. Mamy kolejny czwartek, tak? Czyli znowu dzisiaj może być tutaj gorąco. Pomimo tego, że o 20.30 jest mecz, to jeszcze tutaj akurat na placu przed Pałacem Branickich może być kolejny zlocik. Bo już się zaczynają niektórzy zbierać. Jest 17.37, 40 prawie. Nie wiem, o której oni tu się zjeżdżają, ale jak widać, już niektórzy czekają na coś.
Która to godzina? 18.05. Wyjeżdżamy punktualnie z Szczegiennego. Z Pieczórek. Z pętli. I jedziemy w stronę. W stronę Bażantarni. I patrzę, że już pszczółki zaczęły podróżować. Kurde, to już jest dopiero 18 godzina. Mecz jest za 2 godziny, za 3 godziny prawie mecz jest. A oni już podróżują już z szalikami po mieście. A jeszcze przy takiej pogodzie teraz schłodziło się, to może się okazać, że zanim się mecz zacznie, to już wszyscy tam zamarzną. Trzeba się ciepło poubierać, ale jak patrzę, niektórzy jak jadą poubierani na mecz, to chyba im się pogoda pomyliła, bo to już nie te upalne dni, co były jeszcze 2-3 dni temu, kiedy takie upały były. A po lewej schronisko dla zwierząt. Pozdrawiamy schronisko dla zwierząt i wszystkie osoby odpowiedzialne za opiekę nad zwierzętami. A my jedziemy dalej. Bujamy się na wybojach. O, a co, jak na karuzeli, kurde. I standardowo, jak zwykle, mecz jest tam, gdzie zwykle, czyli na boisku Jagiellonii, a pszczółki poruszają się w kierunku przeciwnym do boiska, więc nie wiem za bardzo, gdzie oni idą na ten mecz. W każdym razie jeszcze do meczu zostało 2 godziny ponad. Ja za to już dojeżdżam powoli do końca dzisiejszego dnia. Dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, kończy się krótszy dzień pracy. Nawet na ostatnim kółku to i to mamy minutę 30 opóźnienia. Nie wiem tylko z czego to wynika, chyba z sygnalizacji, bo co chwila na czerwonym staje. Jedziemy zatem na Bażantarnię i z Bażantarni szybki zjazd do zajezdni. No i pora podsumować dzisiejszy dzień. Mecz Jagi dopiero przed nami, to o tym nawet nie będę mówił. No co, dzisiaj jeździliśmy 324. Sprzęt jak najbardziej sprawny, tylko wnerwiające są hamulce w tym sprzęcie. Po prostu takie... O, a tu co? Na wysepce stoi na środku? W siatkę wjechał? Ładnie. Wnerwiające hamulce w tym sprzęcie, a poza tym wszystko ok. 4 kółeczka dzisiaj mieliśmy do zrobienia. 7 godzin z kawałkiem. Całkiem przyjemnie. Pogoda się taka jakaś dziwna jest. Niby nie ma pochmur, nie ma takich chmur deszczowych, z których mogłoby padać, ale cały dzień jest niebo zachmurzone i słońca praktycznie nie było widać. Może przez chwilę jedynie. Tyle tylko, że w dzień było dosyć ciepło, a teraz 17 stopni, wcześniej nawet 16 pokazywało. Zaraz jak do Bażantarni dojedziemy, tam jest chłodniej. Nie wiem czemu. No i tak to dzisiejszy dzień wygląda. Dzień zupełnie przypadkowo wyszedł, bo dzień pracy oczywiście miałem dzisiaj mieć wolne, a wyszło tak jak wyszło. Także sobie pojeździliśmy przynajmniej na linii 6, tym bardziej, że jak mówię, nie przypominam sobie, bym jeździł w ogóle na linii 6 w dzień powszedni. Wydaje mi się, że jak jeździłem, to tylko w święta albo w niedzielę święta, albo w sobotę. O. Po barierkach pojechał ktoś Toyotką. Nie wiem, co tutaj się stało. Rozwalona Toyotka. Nowy kierowca. Rejestracja JG. To świadczy o tym, że nowy kierowca jakiś. Przynajmniej nowy zakup, bo końcówka numeru rejestracyjnego wskazuje na to, że niedawno został sprzęt zarejestrowany. Coś mnie pykło. Albo spanikował, albo nie wiem, co tam się wydarzyło. Lecimy zatem na końcóweczkę i powoli będę się z wami żegnał. Także co? Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Życzę dobrej nocy, udanego dnia, udanego tygodnia. Kamerka mi się wyłączyła, ale to nic. Jadę na Bażantarnię. Na Bażantarni 2 minuty, czy tam 3 minuty postoju i będziemy zjeżdżać do zajezdni. I do zobaczenia
następnym odcinku. Trzymajcie się i szerokości.